Mariusz Waras, nominowany za stworzenie cyklu społecznie zaangażowanych instalacji artystycznych, wyrażających sprzeciw wobec mowy nienawiści, a także stanowiących komentarz do protestów w obronie praw człowieka w Polsce i walki o demokrację na Białorusi. Artysta street artowy, grafik, projektant, twórca instalacji, kurator, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi autorską pracownię obrazu i street artu, zafascynowany miastem i sztuką miejską. W dorobku artystycznym posiada kilkaset murali w ramach projektu M-City, kilkanaście indywidualnych w 40 krajach. Kurator galerii billboardowej 238 na 504 w Gdyni, jeden z trzech kuratorów cyklu wystaw prezentujących polską sztukę ulicy. Jako jedyny artysta z Polski został zaproszony do udziału w wystawie pokazującej 40 lat street artu na świecie Art from the Streets w Art Science Museum w Singapurze. Jako M-City znalazł się w albumie Wielcy Artyści i ich wizje Street Art Alessandry Matanzy, prezentującym 20 największych street artowców świata. Swoją sztuką trafnie komentuje sytuację społeczno-polityczną w Polsce i na świecie. W 2020 roku stworzył cykl wielkoformatowych, sugestywnych prac na gdańskich terenach postoczniowych.